Hej, hej, siemanko. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 5 Skyrim. Kurczę, cały czas mam w głowie gdzieś i praktycznie cały czas chcę powiedzieć 4 Oblivion, ale tak było jak nagrywam Obliviona, miałem nawyk z Morrowinda, w Skyrimie mam nawyk z Obliviona, ale to się pewnie zmieni, bo na pewno sporo czasu sobie tutaj zagrzejemy, oczywiście w tym świecie. A tymczasem, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy pod koniec ostatniego odcinka, nagrywam to gdzieś o trzeciej, pół do czwartej w nocy, żebyście mieli kolejny odcinek na następny dzień, bo tak ładnie się cieszyliście z tego, że zacząłem nagrywać Obliviona. Jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny za wszystkie lajki i komentarze pod pierwszym odcinkiem właśnie ze Skyrima. Mam nadzieję, że wszystkie wam się będą tak samo podobały, chociaż raczej jest to nieosiągalne z tego względu, że tak jak to zazwyczaj się później pokazuje i weryfikuje rzeczywistość, że zainteresowanie spada wraz z kolejnymi odcinkami. Ale może ktoś dotrwa do końca? Będę sprawdzał obecność, kurczę, jak pod Fablem. Dobra, i to jest standardowa rzecz, czyli idę sobie gdzieś na bok, bo akurat ten świat jest tak stworzony, że praktycznie aż się prosi o to, żeby go w pełni eksplorować. Dziękuję wam, nie przeczytałem jeszcze wszystkich komentarzy, bo ich jest naprawdę masa. Dziękuję wam za wszystkie rady odnośnie modów, które mi polecacie. Ja oczywiście będę sobie te mody sprawdzał, próbował je zainstalować, bo ja jeszcze nigdy tego nie robiłem. Podobno jest to jakoś tam w miarę proste, ale będę na pewno je sprawdzał pod kątem. Ciekawe, czy mogę złapać motyla. Ej, skrzydło błękitnego motyla. Nie pamiętałem, że takie coś można zrobić. Będę sobie te mody sprawdzał pod kątem tego, czy one mi nie zepsują troszeczkę rozgrywki, bo oczywiście nie chcę zbyt dużo ingerować w świat gry, tak? To jest, mogą być jakieś kosmetyczne udoskonalenia i tak dalej. Ej, ty polazłeś tam na dół, tak? Dobra, to ja już do ciebie schodzę. No i tak też będziemy grali sobie właśnie jakimś tam skrytobójcą. Mam nadzieję, że to tak pójdzie, bo ja tak na początku mówię, a później różnie to bywa, nie? Później wychodzi taki bitewny mag. Zazwyczaj. Takim bitewnym magiem w sumie grałem po raz pierwszy w Skyrima. Dobra, kamień złodzieja, kamień maga, kamień wojownika. No to niby mielibyśmy użyć. Ci, którzy otrzymali błogosławieństwo znaku złodzieja, zyskują umiejętności złodziejskie o 20% szybciej. W danej chwili możesz mieć jedno błogosławieństwo znaku. Aha! Czy ja później mogę sobie tutaj przyjść i zmienić? No to weźmy sobie w takim razie te złodziejskie, bo nie wiem, czy wiecie, ale w każdym kamień złodzieja dodano. Nie wiem, czy wiecie, ale praktycznie w każdym Elder Scrolls jest tak, że popłaca mocno kradzież. Chyba tutaj w Skyrimie, nie, w Skyrimie jest chyba, że rzeczy ukradzione sprzedaje się taniej, bądź też one są jakoś tam możliwe do sprzedania tylko w niektórych miejscach. Jeszcze za pamięci chciałbym wejść w dźwięk i na pewno, a głosy, kurczę, głosy są ustawione na dobrym poziomie. Zastanawiam się, dlaczego tak cicho te głosy czasami są tych wszystkich NPC. Będę musiał sobie to wyregulować następnym razem. Dobra. To jest odblokowane, to jest odnalezione. Idziemy sobie w takim razie dalej, do pierwszej wioski, którą uda nam się napotkać. Już nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała, kurczę. Ciekawe. Ja w ogóle miałem prawie wszystkie osiągnięcia, tam kilku mi brakowało osiągnięć do wszystkich na Steamie. Zazwyczaj nie jestem jakimś takim trophy hunter na PC-cie, jeżeli chodzi o Steama. Bardziej interesują mnie po prostu trofea na PSN-ie, czyli PlayStation Network. O, widzę, że kolega już tam się bije. Czy ja mogę biegać tak o wiele, wiele szybciej? Chyba mogłem, kurczę, tylko że nie pamiętam, jak to się robi. Zaraz, pod shiftem na pewno nie. Tu się nie, tu się skrada. Nie. Okej. No to też sobie rozkminię, już tak dawno nie grałem w Obliviona, że całą klawiszologię zapomniałem.
Ale pewnie będę nauczony prędzej czy później, albo sam sobie sprawdzę gdzieś w ustawieniach. Boże, jak ja się lekko poruszam. Boże, a ja miałem taką postać bardzo, bardzo ociężałą. Tą, którą grałem od samego początku. Miałem tylko jedną postać w sumie. I to był Argonianin, słuchajcie. To była jaszczurka. Także tak średnio można było się w nią wczuć. Rzecz na puszcza. Tutaj nie wie jeszcze, co się stało. Chodź. Gerdur pewnie pracuje w swoim tartaku. Co? Czego chcesz, matko? Był wielki jak góra. Czy dobrze widziałem? Rozmawialiście ze Svenem? Może nie. Może... Smoki? Nieważne, ale na twoim miejscu... Czemu wszyscy do mnie mówią? Jeśli będziesz opowiadać takie bzdury, całe miasto pomyśli, że oszalałaś. Mam też lepsze rzeczy do roboty niż słuchanie twoich bajeczek. Zobaczysz. To był smok. Jak nas pozabija, to mi uwierzysz. No, kiedyś to na pewno do was wpadnie. Nie powiem, że nie. Faendal myśli, że może mi odebrać Camille Valerius, ale wciąż mu powtarzam, że ona jest moja. A wiesz, co mnie to obchodzi? Czemu mówisz jakimkolwiek typowi, który przechodzi po ulicy, nie znasz typa, a ty mu mówisz, że kurde, jakaś tam Valeria... A, pić kościół. Nie rozumiem cię. Naprawdę dziwni są ci ludzie w tej wiosce. Na pewno nic ci tu nie grozi. Podobno pojmano Ulfrika. Gerdur, nic mi nie jest. Przynajmniej teraz. Nic ci nie jest? Co się stało? A to kto? Jeden z twoich towarzyszy? To jeszcze nie towarzyszka, ale przyjaciółka. Zawdzięczam jej życie. Możemy gdzieś porozmawiać? Nie wiadomo, kiedy wieści z Helgen dotrą do cesarskich. Helgen? Czy coś się stało? Masz rację. Chodź za mną. Ale zaraz, mam do was pytanie, bo pewnie osoby, które mają 400 i 1000 godzin, kurczę, w tym Skyrimie, to wiedzą. Czyli na samym początku, jeżeli poszedłbym z cesarskim, to bym totalnie był w tym momencie prawdopodobnie w innym miejscu. Ale czy ja po tych tutaj pierwszych rozmowach z gromowładnymi będę w stanie na przykład do cesarskich sobie pójść i z nimi trzymać sztamę? Kurczę, szkoda, że nie poszedłem z tym cesarskim. Jejku, bym poznał nową rzecz. Mogę zobaczyć twój topór? Ilu cesarskich zabiłeś? Naprawdę znasz Ulfrika Gromowładnego? Cicho, Frodnar. Nie czas na twoje zabawy. Idź pilnować południowej drogi. Znajdź nas, jeśli zobaczysz cesarskich żołnierzy. Oj, mamo, chcę porozmawiać z wujkiem Ralofem. Patrzcie no, jesteś już prawie dorosły. Niedługo sam wyruszysz do walki. No ja bym tak nie chciał. Nie martw się, wujku Ralofie. Nie dam tym żołnierzom cię zaskoczyć. Żeby mój syn szedł do walki. Oj, piesio. Ten pies wielki, wielki jest. Wyglądacie na nieźle wyczerpany. Muszę do nich podchodzić blisko, żeby słyszeć ich dobrze. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz spałem. Od czego zacząć? Wieści o Ulfriku były prawdziwe. Cesarscy urządzili na nas zasadzkę przy Czarnym Ruczaju. Zupełnie jakby... wiedzieli, gdzie będziemy. To było... 2 dni temu. Dziś rano zatrzymaliśmy się w Helgen i pomyślałem, że już jest po wszystkim. Ustawili nas w kolejce do katowskiego pieńka. Tchórze! Nie ośmieliliby się pozwolić Ulfrikowi na uczciwy proces. Zdrada za walkę o swój własny naród? Cały Skyrim zobaczyłoby wtedy prawdę. A wtedy... znikąd zaatakował smok. Nie masz na myśli prawdziwego, żywego... Tak, macie tutaj ich naprawdę sporo, jakbyście spojrzeli do góry. A przecież tam byłem. Może to dziwnie zabrzmi, ale zginęlibyśmy, gdyby nie ten smok. Udało nam się wymknąć w zamieszaniu. Naprawdę jesteśmy pierwszymi, którzy dotarli do Rzecznej Puszczy? Z tego co wiem, dziś nikt nie przybył południową drogą. Dobrze. Może chwilę odsapniemy. Nie podoba mi się, że narażam twoją rodzinę, Gerdur, ale... Bzdura. Możecie tu zostać tak długo, jak chcecie. Cesarskich zostawcie mnie. Każdy przyjaciel Ralofa jest moim przyjacielem. Oczywiście. Oto klucz do domu. Możesz tam zostać jak długo zechcesz. Daj mi znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Jak, weź prezent. Mogę wszystko wziąć? Ser pleśniowy. Miód.
Upiekana kurza pierś. Wszystko mogę wziąć. To bierę. Możesz coś dla mnie zrobić. Dla nas wszystkich. Masz jakieś Jarl pytanie? Musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. Powiem ci tak, koleżanko. Biała Grań jest... No nie, nie jest tak daleko. Dobra, pójdę tam. Zanim zaczną mnie szukać, ale... Czy uciekł ktoś jeszcze? Czy Ulfric... Nie martw się. Na pewno mu się udało. Trzeba czegoś więcej niż smoka, żeby powstrzymać Ulfrica Gromowładnego. Wpuszczę ich do domu i pokażę, gdzie to jest. Chyba raczej pomóc im wypić nasz miód. Powodzenia, bracie. Do zobaczenia. Ktoś tu cię przejrzał. Umiem się przyczaić. A propos przyczajania, to ja tutaj się umiem przyczaić. Nie, no całkiem spoko, nie? Też jesteś elfką, tak by the way? Mówiłem, że moja siostra... Nie zbliżaj się do mnie. No, cieszę się, że mogę pomóc, ale nie zbliżaj się do mnie. What the hell? Dobra. Który to będzie domek, który został mi ofiarowany, bądź też... Czyli teraz mi pokazało pewnie Białą Grań. Tak, pomów z Jarlem Białej Grani. Ale mógłbym sobie zeskładować gdzieś te rzeczy, które aktualnie posiadam. Właśnie, gdzie ona poszła? To ja może za nią pójdę? To wtedy będę wiedział. Może pojedź ze mną do Wichrowego Tronu i przyłącz się do walki o wolność Skyrim. Dziś udało ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Dobra, zobaczymy, gdzie mogę wejść. Może wiedzieć, co oznacza kupiec? To chyba nie. Dąż do buntu gromowładnych. Dom Svena i Hilde. Nie, nie chcę otwierać. Przepraszam panią. Najmocniej. Tutaj jest kupiec. Do którego ja domu otrzymałem teraz przedmiot? Klucze. Do Gerdur. Do grodu Helgen. Klucz do domu Gerdur. Czy ja mam pokazany, który to jest dom Gerdur? Gospoda, to nie. Możliwe, że to gdzieś z tyłu. Tak. O, w sumie tak, ty tutaj idziesz, więc prawdopodobnie... O, to tu. A, klucz użyłem, dobra. Fajnie, tak na tyłach, nie przy trakcie. A, i mogę stąd wziąć, co tylko chcę, tak? Serio? Złoto zawsze na propsie. Trolololololo. Pytacie dlaczego? Niech cię Talos prowadzi. Ziemniak. Smacznego. Miej oczy szeroko otwarte. Przyda się kiedyś. Zawsze, to jest standardowy tekst. Przyda się kiedyś. Kiedyś się przyda. Nakrycie głowy. Lalka dla dziecka. Ej, lalka dla dziecka to też nie jest głupi pomysł. Może jakbym kiedyś chciał założyć rodzinę z jakąś inną elfką. To by się udało, co? I taką takie dzieciaka byśmy sobie jakiegoś z... What the hell? A to już jest kradzież. Ale to nie. O, i smok. Strasznie podoba mi się ta czcionka, która tutaj jest. Nie będę oczywiście tego czytał, bo czasami jak natrafimy... Znaczy, trafimy do jakiejś biblioteki, to bym wam mógł czytać takie książki właśnie w Elder Scrolls przez długi, długi czas, ale no, nie będziemy jej brać, bo ona wartościowa jest... Nie jest wartościowa, powiedzmy. Złoto, garnek mi niepotrzebny, tutaj z kolei... Ojejku, ile ty wy tego macie? Co wy macie, jakąś gospodę? Czy co? No i standardowo, tak jak ja to zazwyczaj robię, po prostu sobie weźmiemy to, zeskładujemy w jednym miejscu. Co? Krowia skóra przyda się jak najbardziej. Czemu ja wziąłem żelazko? Pieniądze. No i tak właśnie Seto został złodziejem. Czy tutaj coś znajdziemy? Drobny klejnot duszy. A może byśmy też, kurczę, przy okazji zostali takim
Też, no nie wiem. Chciałbym korzystać też... Ups, czy ja? Chodź, mały złodziejaszku. Przepraszam, nie chciałem. Stój, złodziejski śmieciu! Przepraszam. Nie chciałem, naprawdę, to było tak... Tak, przez przypadek, totalnie przez przypadek. Odkryto efekt. Dobra. Czy ja to zjadłem? Ja chciałem to dać do ekwipunku. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Mieliśmy jedną księgę. Mianowi się Iskry. Właśnie. Nauczyło nam się nowego zaklęcia Iskry. A jeżeli chodzi o strój, to ja mam w tym momencie futrzane buty i kirys gromowładnych. A mógłbym sobie założyć coś lepszego. Cesarską lekką zbroję. No cesarska zbroja jako ciężki pancerz to raczej będzie kiepska. Lekki pancerz, cesarskie buty. Cesarskie lekkie karwasze. A właśnie, tu są futrzane. No to cesarskie. To jest ciężki pancerz. Tutaj mam kaptur nowicjusza, zwiększa magię o 30 punktów. Ja na razie magii, kurczę, nie będę wykorzystywał, ale to też nie byłoby głupie. Pancerz 0. Kirys gromowładnych. 23,8. 25,6. No i spoko. O nuce. Pierścień odporności na magię, jak najbardziej. Srebrny pierścień nie jest mi w tym momencie potrzebny. Regeneracja magii przyspieszona o 50%. To też jest fajna szata, ale nie dla mnie w tym momencie. No i resztę możemy sobie tak naprawdę odrzucić, chyba że jeszcze mógłbym sobie zobaczyć na broń. Cesarski miecz 9-10. Długi łuk oczywiście byśmy sobie też wyposażyli. Aha, to będziemy musieli zmieniać. Buława, żelazna strzała. Cesarski miecz niech będzie. Dobra, i tutaj sobie zrzucimy resztę, czyli żelazną buławę. Aha, to R muszę nacisnąć tak, żeby to umieścić. Topór wojenny również. No, cesarskich mieczy aż tyle nie potrzebuję, tak samo łuków. Żelaznych sztyletów. Ile umieścić? No 5, proszę. Jeżeli chodzi o strój. A tutaj też mam kilka sztuk tego. Na sobie potrzebuję mieć tylko po jednej. Okej. Okay. Miksturki nam się przydadzą chyba na bieżąco, co? Co? No... No chyba sobie jaja robicie. No, nie... Wrzuciłem im swoje rzeczy. Niech się pałują. Wrzuciłem im swoje rzeczy. Mówili, że mogę brać stamtąd co chcę, ale jak już przyszedłem ze swoim staffem, zostawiłem na przechowanie u nich w szafie, to później jest to brane pod uwagę jako kradzież? Walcie się, kurde. Tylko się jeszcze, bym się jeszcze ten ubrał i tyle. Jakie? Co mnie w ogóle z głową zrobili? Widzieliście ich? Ja wam dam. Nic wam nie zostawię. No. Jak wyglądam? No i kurczę, wyglądam prawilnie. Dobra, weźmy, dzierżyjmy sobie jakikolwiek mieczyk, bo na pewno nam się... Jak mnie chcieli oszukać, jestem po prostu zbulwersowany tą sytuacją. Tu tacy mili, że bierz co chcesz, ale już to co zostawisz to nasze. Człowiek to się z chamstwem na każdym kroku musi mierzyć, no. Biała grań, samotnia. I to wskazuje na... No, mógłby ktoś ustawić trochę lepiej te znaki, bo nie wiem czy w prawo, czy w lewo. Ech, no dobra, idziemy drogą. Renifer! Ej, czekaj, bo nie mam płotki żadnej. Nie muszę dylać z buta. Czy wy to dobrze... Czy ja to dobrze widzę? Przepraszam. Znaczy nie, przepraszam. W sumie to nie przepraszam, bo... Ej, bo odlatuję. No. Jeść coś trzeba, kochani, no. A jak wy świnki jecie, albo krówki, to tak...
nie płaczecie z tego powodu, nie? Albo że kury, kurczę, czy indyki. Najbardziej popularne. A jeszcze nie daj Boże na przykład jakiegoś cielaka. O, no właśnie. A idę na skróty. O nie! No właśnie, tak też myślałem. Za wysoki skok, co? Jest i biała grań, kurczę, ile ja z niej czasu spędziłem. Dom tam miałem. Co jeszcze miałem? Zaraz, miałem dom. Szukałem tam dziecka do adaptowania. Chyba nawet stamtąd zaadoptowałem. Jaszczurka zaadaptowała dziecko. To sprawa cesarstwa. Rozejść się. O, kolega ma głos Saliego z Uncharted. Fajnie, fajnie. Bardzo mi się podoba, że zrobili... O Jezu, no już przecież idę przed wami po prostu. Tylko kurde, co za typy. Swoją drogą bardzo się cieszyłem, że w Skyrimie zrobili pełną lokalizację, czyli nawet z dialogami. Bo oczywiście w Morrowindzie trzeba było wszystko czytać. Z kolei w Oblivionie mieliśmy tylko i wyłącznie napisy. Znaczy, były mówione kwestie, tak? Praktycznie większość... Chyba wszystkie NPC wypowiadały swoje kwestie. Normalnie. Ale trzeba było wszystko czytać, no bo były napisy po polsku tylko. A z kolei tutaj mamy i napisy, i dialogi po polsku, całą lokalizację. Dobra, tylko teraz zapomniałem, którędy się tu wchodziło. Gdzie to było tak zwany gdzie to był tak zwany entrance? Chyba z tamtej strony. Z tego, co mi się wydaje. Tak, tutaj była taka wiocha. Tak, tutaj był ten młyn. I od tamtej strony było wejście. Strasznie się ponuro zrobiło. Te kanały, zazwyczaj to właśnie z kanałów jakiegoś takiego wielkiego... Nirn? Aaa, jak ja dobrze pamiętam. Z kanału zazwyczaj takiego wielkiego... Wielkiej osady, bądź też miasta. Uciekaliśmy, bo zawsze byliśmy jakimś tam zbiegiem. No. W sumie za dużo się nie zmieniło. Tak naprawdę byliśmy więźniem w Morrowindzie. Byliśmy więźniem w Oblivionie. Byliśmy więźniem oraz również w Skyrimie. Ciekawe, czy jak wydadzą Elder Scrolls 6, to również będziemy jako więzień. No jak te tutaj losy tych wszystkich postaci, których sterowaliśmy, nie przeplatają się, bo te lata są tutaj od siebie jakoś oddalone oczywiście. Mniej lub bardziej. Się muszę trochę więcej poczytać o lore, bym wam może coś ciekawego mógł powiedzieć, tak? Dobra, jak naokoło trzeba było iść. Dylać teraz trzeba było tyle. Pod te prawdopodobnie mamy odpoczynek, tak. I sobie pewnie odpocznę z tego względu, że... Stać! Co jest znowu? Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez glejtu nie wejdziesz do miasta. No ziomuś, znowu mi jakiś glejt. Już miałem Wiedźminie taką akcję. No wejrzę się, no. Co, zgapiasz? Nie, zaraz, glejt. W jedynce był w sumie... Pierwszy. No dobra. Rzeczna puszcza prosi o pomoc Jarla. Z Helgen dotyczące ataku smoka. No nie będę go przekupiał. Znaczy, no, nie będzie to przekupstwo. Pewno, bo nie chcę hajsu stracić na tego typa. Ale będziemy ci patrzeć na ręce. Dał się nabrać! Frojer! Retoryka, kurde, mi wzrosła. No i tak to się robi. Od tego jestem, żeby mącić. Żeby... Biała grań, odkryto. Fajnie. Patrzcie mi na ręce, bo będę na pewno dużo kradł. Ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Ciebie pamiętam z Gotika. Nie zrealizuję tak dużego zamówienia. Może schowasz tę swoją głupią dumę i poprosisz o pomoc Eorlunda Siwowłosego? Ha, prędzej uklęknę przed Ulfrikiem Gromowładnym. Poza tym Siwowłosy nigdy nie przygotowałby stali dla Legionu. Jak chcesz. Wezmę tę robotę, ale nie spodziewaj się cudów. Dobra, u tej pani pewnie będziemy sobie robić sporo rynsztunku. Albo to na własną rękę, bądź też będziemy jej takie coś zlecać. Ale chyba... teraz mamy po południu tą godzinę, więc tak z 12 godzin do 8 rano. Do 9 rano moglibyśmy poczekać sobie tutaj oczywiście. Tu mamy noc. Morn... Das...
Ostatni się... No i piękna pogoda. Teraz możemy iść do Jarla, pogadać z nim. Zobaczymy, co nam powie na temat pomocy. Puszczy. Muszę wyżywić głodną córkę. Więc sprzedaż własnych wyrobów to właściwie wszystko, na czym mi zależy. I znowu zastanawiam się... Ta wojna jest równie głupia, jak nasz spór z klanem siwowłosych. Nie mam pieniędzy. I znowu zastanawiam się, dlaczego oni mi to mówią. Na jutro 10 septimów, małe dziecię wojny. Albo rozwalę ci nos i buzię. Nie, proszę. Naprawdę mam nadzieję, nic nie mam, że tak na mnie patrzysz. Jutro dam ci 10 septimów, tylko mnie nie bij. Ty, mała. Gdzie są twoje rodzice? Na co się tak gapisz? Nie boję się ciebie, wiesz? Nawet jeśli jestem mniejsza. Kurde. Chłopcy, dziewczyny, psy, dorośli. Z każdym mogę się bić. Ale mam ochotę przetrzepać jej skórę. O Boziu, czym cię niebo nie zdzierże? No po prostu, no nie. Dobra, dobra, dobra. Powściągnąć złość. Czemu ja idę tak naokoło? O Boże, tamten, nie chcę z nim nawet... Nie, nie chcę go słuchać. Ja kiedyś go zabiłem, bo już nie mogłem go słuchać. Za każdym razem pluty jakieś głupoty. Smocza przystań odkryto, super. Open the door. Tak mnie wpuszczają, kurde, na audiencję? Do Jarla? Dzień dobry, cześć, mi chcesz, też chcesz mi coś powiedzieć? Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgruf nie przyjmuje teraz gości. Jak to nie? Przecież widzę. W takim razie, kto to jest? Przesyłamy Gerdur Rzecznej Puszczy, grozi niebezpieczeństwo. Mam wieści z Helgen dotyczące ataku smoka. Cóż, to wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Podejdź, Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. No i co? I teraz nie przyjmuje? Kurde, sprzedawczyki. Siema. Więc w Helgen udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy. No i będzie ich o wiele, wiele więcej na niebie, mówię wam. Zacznę sprowadzić mnie skrócić o głowę. No może się do tego nie przyznajmy, co? Najsmira, Irilet miała rację. Co teraz powiesz, Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do Rzecznej Puszczy. Tak właśnie, zróbcie. Jeśli smok czyha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. To za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Dość! Powinniśmy... Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Irilet, natychmiast wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Kurde, jakie to proste tak, było. Jarlu. Zawsze trzeba było w RPG-ach zrobić dla nich jakiegoś questa. Tak byłoby najlepiej. A żeby zrobić tego questa, trzeba było zrobić innego questa. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Co? Ćwiekową jakąś zbroję dostałem? Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś. O twoich talentach. Stary, nie znamy się. Chodźmy znaleźć Farengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami, plotkami. Nie znamy się taktyki już tak face to face, już mi kurde rzucasz jakieś propozycje. Ja swoją drogą chyba jak wczytałem grę, się nauczyłem iskier właśnie. Strój, ty mi dajesz jakąś zbroję, prawda? Czy mi się wydawało? Może mi się wydawało. A, pamiętam, ten mag jest tam, jak to od niego się uczyłem parę rzeczy. Czy tam kupowałem od niego rzeczy. Hello, magu. U, ale mu ukradnę te klejnoty dusz. On tu miał ich o wiele, wiele więcej, chyba pamiętam. Chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy... projekcie ze smokiem.
Idź i przekaż jej wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Kurier. No, mam na myśli jestem. Kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. To raczej nie kurier. Kurier bierze coś od ciebie i zanosi komuś innemu. I w drugą stronę. A, nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, że potrafisz też ruszyć głową. Czyżbym miał do czynienia z naukowcem? Gdy nie chwaląc się. Zaczęły się rozprzestrzeniać. Wiele osób lekceważyło je, twierdząc, że to zwykły wymysł i plotki. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. Głupcy zawsze uznają za niemożliwe rzeczy wykraczające poza ich doświadczenie. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach. Gdzie się podziewały przez cały ten czas? Skąd się wzięły? Dowiedziałem się, że w Czarnej Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarnej Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. No fakt. A co to jest ten Czarny Głaz? W jaki sposób zaklinasz broń i pancerze? Co masz na sprzedaż? Jesteś jedynym magiem w Białej Grani? O te inne rzeczy się jeszcze go zdążymy wypytać. To stary grobowiec zbudowany przez Nordów, pamiętający chyba nawet czasy Smoczej Wojny. Może po prostu powiem ci, jak się tam dostać. To niedaleko rzecznej puszczy z zapyziałej wioski, kilka kilometrów na południe stąd. Ktoś z miejscowych na pewno zdoła skierować cię w odpowiednie miejsce. Okej. Okay. Cóż, muszę chronić swoje tajemnice zawodowe, czyż nie? Mam swoje źródła, sprawdzone źródła. Coś kręcisz, ziomuś. No dobra. Wyruszaj do Czarnej Głazu. Cierpliwość nie należy do cnót jabła. Przyda nam się wszystko, co pomoże w walce z tym smokiem. Albo smokami. Musimy to mieć, zanim będzie za późno. Oczywiście, Jarlu Balgrufie. Chyba znalazłeś mi pomocną dłoń. Jestem pewien, że się przyda. Jeżeli ci się to uda, dostaniesz nagrodę. Biała Grań będzie twoim... Trudno, żebym nie dostał nagrody, ziom. O, myślałem, że jesteś już w drodze do Czarnych Głazu. A cicho być, kurde, no właśnie wychodzę, nie? Ech. Za grosz kultury, naprawdę. Czemu zamiatasz dywan? Nie macie odkurzacza? A ten co... W ogóle na pierwszy rzut oka gość wygląda, jakby miał różdżkę do góry. Expecto patronum jak nic, jeszcze mu tak świeciło w twarz. No i ładna, kurde, grań tak z wysoka, za dnia. Nieźle, naprawdę nieźle. Ale dobra, kochani. W następnym odcinku udamy się po tą tabliczkę. Zobaczymy, ile ona tak naprawdę będzie warta. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.